każde z was muminków się przenieście świat. Siądźcie przy ekranach plonk i cieszcie się, bo wreszcie są wasze muminki. Wasze muminki. Prześledźcie każdy drobny ruch, nie traćcie chwil, wyostrzcie słuch, bo przy muminkach zleci czas. Zapomni troski każde z was, bo to muminki, bo to muminki. Wasze muminki, bo to muminki, bo to muminki. Wasze muminki. Pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 pa. Zbliża się gwiazdka. Śnieg pokrywał ziemię coraz grubszą warstwą. Dla muminków był to ostatni sygnał, żeby przygotować się do zimowego snu. Co ty robisz, muminku? Alicja! Po co ci tyle sosnowych szpilek? Zawsze napełniamy sobie żołądki igliwiem, zanim zapadniemy w zimowy sen. Ojej, a kiedy to się stanie? Dziś wieczorem. Już? Naprawdę? Mhm. Ale miałam szczęście, że nie czekałam do jutra, bo przyszłabym za późno. Trzeba przyznać, Alicjo, że doskonale trafiłaś. Zwykle tego dnia, kiedy układamy się do zimowego snu, urządzamy sobie wieczorem małe przyjęcie. Mamo Muminka, czy mogłabym zostać na przyjęciu? Alicjo, a czy czarownica, no przepraszam najmocniej, czy twoja babcia, aby na pewno wie, że jesteś tutaj? Nie, nie mówiłam jej, dokąd idę. Lepiej jak dorośli za dużo nie wiedzą. Ciekawa teoria. Odniosłam wrażenie, że babcia wolałaby, żebym tu nie przychodziła. Dlaczego tak sądzisz? Obawia się, że będę wolała bawić się z dziećmi niż studiować magię, żeby w przyszłości zostać czarownicą. A więc ty, Alicjo, jeszcze nie jesteś czarownicą? Skądże? W dzisiejszych czasach trzeba się tego uczyć kilka lat. A jesteś całkiem pewna, że chcesz nią zostać? Według mnie to okropne. Ja uważam, że bardzo ciekawe. Ale wiesz, Alicjo, czarownice nie zawsze są lubiane. Naprawdę? Przekonasz się, że mnie wszyscy będą lubili. Zaczekaj, włóczykiju! Idziesz do domu muminków? Tak. Zdawało mi się, że o tej porze powinieneś być już daleko na południu. Nie mogłem odejść, bo dałem słowo. Jakie słowo? Obiecałem muminkowi, że wyruszę dopiero, gdy zapadnie w zimowy sen. Chyba tu się zeszli wszyscy z doliny. I jeszcze ktoś nowy? Kto taki? Zgadnij, Ryjku. Ale mnie załatwiła. No dobrze, niech ci będzie. To na pewno Alicja. Skąd się dowiedziałeś? A co, zgadłem? Nie udawaj Greka, na pewno stałeś pod oknem i podglądałeś. Pomyślałem tylko, że to musi być ktoś, kogo się w ogóle nie spodziewaliście. Alicja obiecywała, że nas odwiedzi. Tatuś oprowadza ją właśnie teraz po domu. Czarownica też z nią przyszła? Nie, Alicja nie przyznała się, że idzie do nas. To dobrze, mądra z niej dziewczyna. Cześć, Włóczykiju, cieszę się, że się znowu spotykamy. Ja też, a to jest Ryjek, chyba go pamiętasz. Oczywiście, dzień dobry, Ryjku. Dzień dobry. Mam nadzieję, że nie przyszłaś tutaj po to, żeby na nas wypróbować swoje czary. Skądże? Naturalnie podczas wieczornego przyjęcia muminki jadły nie tylko sosnowe igliwie, ale i przeróżne pyszne potrawy, które przygotowała mamusia. Właściwie powinienem cię przeprosić. Za co? Bo tak naprawdę, Włóczykiju, byłem okropnym egoistą, że tak długo cię tu zatrzymałem. Jutro wyruszę w drogę. No właśnie, a wszędzie tyle śniegu. Nie martw się, jestem przyzwyczajony do zasp. Zastanawiam się tylko, jak Alicja wróci teraz do domu.
może zostać na noc u nas. Tylko że my będziemy spali aż do końca zimy, więc może... O, chyba otworzyły się drzwi. Pójdę zobaczyć. O, dzień dobry pani. Bo dzień dobry zależy jak dla kogo. Ona jest u was, nie mylę się, prawda? My się chyba nie znamy, szanowna pani. O. Nie trudno się domyślić, kim jesteś. Posłuchaj, co ci powiem, tatusiu Muminka. Nie życzę sobie, żeby moja wnuczka przychodziła do twojego domu i marnowała czas na zabawy z twoimi dziećmi. Ale Alicja lubi się z nami bawić. Babciu! Idziemy! Nie mogłabym zostać jeszcze trochę? Może zrobiłaby nam pani zaszczyt i zjadła z nami kolację. Jestem czarownicą. Nie przełknęłabym tych potraw dla małych dzieci. Alicja mówiła, że wszystko jej bardzo smakuje. Tylko igliwie wygląda w miarę znośnie. Reszta jest niejadalna. Babciu, błagam cię, pozwól. Nic z tego, moja panno. Tłumaczyłam ci już, że czarownice nie zadają się ze śmiertelnikami. I to dotyczy także uczennic. Ale oni są naprawdę ogromnie mili. Przecież właśnie o to chodzi. Są dobrzy, aż do brzydliwości. Lepiej Alicję oszczędzać szczegółów. Idziemy. Ależ przyjemnie szczypie mróz i śnieg pada coraz gęstszy. No dobrze, babciu, pójdę z tobą. Nareszcie zmądrzałaś. Tato Muminka? O co chodzi? Mam nadzieję, że dobrze się zrozumieliśmy. Pani mnie na pewno, ale ja... To akurat nie jest konieczne. W każdym razie ani tobie, ani twoim dzieciom nie wolno więcej rozmawiać z moją wnuczką. Czy wyraziłam się jasno? Ależ babciu! Zapamiętaj sobie to, co powiedziałam, bo w przeciwnym razie dosięgnie cię straszliwa zemsta. Chcę zauważyć, że tatuś Muminka nie należy do strachliwych. Jeśli myślisz, że takie tanie pogróżki zrobią na nim jakiekolwiek wrażenie, to się grubo mylisz. Nie lekceważ czarownicy z trzema dyplomami. To papierki. One raczej nie pomogą ci dostać się do domu przez te wszystkie głębokie zaspy. Dla dyplomowanej czarownicy to drobiazg. Idziemy, Alicjo! A ty, przyjrzyj się dobrze tej notle, bo zaraz oczy ci wyjdą na wierzch. Czyżby naprawdę istniało coś takiego jak latające miotły? Wątpię, mój drogi. Siadaj, Alicjo, i trzymaj się mnie mocno. Dobrze, babciu. Obie polecicie na jednej miotle? Dla mnie ona wygląda tak marnie, jakby się miała zaraz rozlecieć. Okropna pogoda, lećcie ostrożnie. Tylko uważaj, Alicjo, żebyś nie spadła. Czy wy musicie tak bez przerwy gadać? Już mnie rozbolała głowa. Gotowa jesteś? Tak. Dam głowę, że nawet się nie oderwał od ziemi. Tak właśnie myślałem, są za ciężkie. Mogłabym zająć miejsce Alicji, ja prawie nic nie ważę. Babciu, lepiej pójdę do domu piechotą. Nie bądź śmieszna, moja panno. Po pierwszych trzech krokach od razu ugrzęzłabyś w zaspie. Szkoda, że nie mam nart. Nie marudź, tylko wsiadaj. Spróbuję raz jeszcze. Babciu, denerwujesz się dlatego, że cię obserwują? Cicho bądź, muszę się skoncentrować. Poleciały. Udało się! Trzy dyplomy, ale mimo to nie jest chyba najlepszą czarownicą. Chciałabym, żeby spadły, wtedy wypróbowałabym te miotłę. Teraz już chyba wszystko będzie w porządku. Wracajmy do stołu.
babciu, nie podziękowałam muminkom, że zaprosiły mnie na kolację. Ty miałabyś im dziękować? Chyba nie nadajesz się na czarownicę. Ależ babciu, ja bardzo chcę zostać czarownicą. Wierzę ci, moje dziecko, ale zawsze cię ostrzegałam, że to cierniowa droga. Babciu, uważaj! Kiedy tylko czarownica z Alicją odleciały do domu, włóczyki wyruszył na swoją coroczną wędrówkę. A muminki zapadły w zimowy sen. I zapewne spałyby jak zwykle do samej wiosny, gdyby nie pewne wydarzenie. A wszystkiemu winien był jeden nieznajomy paszczak. Co to już wiosna? Kto się tak dobijał? Zamarzło, nie otworzę go. Ale mróz! Ej, ty! Dlaczego mnie obudziłeś? Jak można spać, kiedy zbliża się gwiazdka? To już jutro! Nie ma chwili do stracenia! Gwiazdka? Jutro? Jaka gwiazdka? Skąd? Po co? No wiesz, jak zabłyśnie, to wiadomo, że jest Boże Narodzenie! Może ty masz czas na żarty, ale ja nie! A w dodatku zgubiłem rękawiczki! I nie mam jeszcze choinki, więc muszę zaraz iść jej poszukać! Jakiej choinki? Ej, zaczekaj! Chcę cię o coś zapytać! Oj, co się dzieje, muminku? Podobno gwiazdka tuż, a my nawet nie mamy choinki. Ojej. A więc powiadasz, że gwiazdka tuż? No właśnie, i dlatego musimy zdobyć choinkę. Co ty wygadujesz? Jaką choinkę? Bez choinki nie zabłyśnie gwiazdka, która zapowiada Boże Narodzenie? Mniej więcej tak to zrozumiałem. Zaraz, czy ja kiedyś nie czytałem o tym w jednej z książek? Lepiej pójdę po tę choinkę. Nareszcie, był już najwyższy czas, żebyście wstali. Owszem, witaj, Gapso. Całkiem ładna choinka. Dziękuję, ściąłem pierwszą z brzegu. Może ty umiałabyś mi powiedzieć, co mam dalej z nią robić? Naprawdę, tato muminka, zawsze masz takie cudowne poczucie humoru. Nie rozumiem. Chętnie bym chwilę z wami pożartowała, ale zostało mi jeszcze mnóstwo gotowania. O co jej chodziło? Tamten paszczak zachował się tak samo. Może jeszcze trochę? Dziękuję bardzo, mamo Mominka, ale już się rozgrzałem.
Muminek i tatu ściągnął na saniach wielką choinkę. Ale co my teraz mamy z nią zrobić? Jak to, nie wiecie? Nie. Trzeba ją przystroić najpiękniej, jak potraficie. Ach, tak. Czas na mnie. Przed gwiazdką każdy woli być wcześniej w domu. Coś mi się zdaje, że masz rację. Tak, muszę iść. Dziękuję za herbatę. Uważaj na siebie. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Szczęśliwej drogi. Do zobaczenia. Kto to był, he? Nie wiem. Śpieszył się, żeby zdążyć do domu, zanim zabłyśnie gwiazdka. Mówił coś? Powiedział, co się robi z choinką. Naprawdę? Co? Trzeba ją pięknie udekorować. Naprawdę? Ciekawe dlaczego. Może po to, żeby uczcić to Boże Narodzenie? Chyba masz rację. W takim razie zabierzmy się do pracy. Słusznie i pośpieszmy się. Właśnie. Kochanie. Słucham, mój drogi. O ile sobie przypominam, na takie okazje przygotowuje się dużo pyszności. Dobra myśl, upiekę placek. Proszę. Dziękuję ci, migotko. O, ostrożnie, to mój najbardziej udany model żaglowca. Będzie wspaniale wyglądał na choince. Powieszę go na honorowym miejscu. O! Może na samym czubku zaczepimy to. Świąteczna ozdoba mamy. Mamusi nie trzeba ozdabiać. O, bardzo ładnie. Słuchajcie, czego się dowiedziałam. Ludzie w miasteczku mówili, że nie ma gwiazdki bez prezentów. Coś takiego. Choć z drugiej strony to bardzo sympatyczne. Jak to się stało, że żaden muminek aż dotąd nie słyszał o gwiazdce? Tatuś mówił, że kiedyś o niej czytał, ale nie bardzo może sobie przypomnieć, co i gdzie. Czy pomyślałeś już o prezentach? Nie, a ty? Myślisz, że będzie się podobała? Jeszcze jak! Wszyscy lubią muszle. Kochanie, zobacz, jaki mam prezent. Śliczna przynęta, prawda? A ja mam piękną książkę. Ta gwiazdka coraz bardziej mi się podoba. Słowo daję. Żałuję, że dowiedzieliśmy się o niej dopiero w tym roku. Kiedy wreszcie zabłyśnie ta gwiazdka? Lada chwila. Martwię się, żeby mi nie opadł placek z konfiturami. Niepotrzebnie. Jakie to dziwne, jest noc, a w dolinie skrzy się od świateł. Chce ci się spać? Bardzo. O tej porze roku śpię jak suseł. Lepiej, żeby gwiazdka zaświeciła, zanim jedzenie zamarznie. O! Kto to? Może to są gwiazdkowi goście? Szczęśliwych i wesołych świąt! Wesołych świąt? To takie pozdrowienie. Dlaczego jeszcze nie śpicie? Też tak jak my czekacie na gwiazdkę? Nie przypuszczałem, że choinka może być taka piękna. Dobrze, że przyprowadziłem swoich przyjaciół. Serdecznie was witamy. Dziękujemy. Nie mówiłem, że muminki są gościnne? Ojej, ile tu pyszności! Aha, to wszystko specjalnie na powitanie gwiazdki. O, czy to prawdziwe prezenty? Naturalnie. Przepraszam, że tak wypytuję, ale to wszystko zawsze bardzo nas ciekawiło. Tatusiu, oni jeszcze mniej wiedzą o gwiazdce niż my. Też mi się tak zdaje. Mamusiu, bardzo jesteś śpiąca? Okropnie. Już chyba dobrze po północy.
A na co ta gwiazdka jeszcze czeka? A wy wcale nie zamierzacie się dziś kłaść? Nie, kto by tam usnął w taką niezwykłą noc? Tato Muminka. Słucham. Czy myślisz teraz o tym samym, co ja? Być może. Jest już bardzo późno. Wszyscy są śpiący. Obdarujmy naszych sympatycznych małych gości i połóżmy się spać. Masz rację. Przyjmijcie od nas podarunku choinkę i prezenty i wybaczcie, że was opuścimy. A, naprawdę? To wszystko dla nas? Tak, kochani. I też życzymy wam szczęśliwych i wesołych świąt. Minkoczko, co się stało, Minko? Wiesz, postanowiliśmy położyć się spać. Czubku choinki powinna być gwiazda. A mnie się wydaje, że to nie ma żadnego znaczenia. Przecież ta róża też jest bardzo ładna. Patrz, gwiazda! W tym roku wyrwane z zimowego snu muminki nie doczekały się gwiazdki, ale ich przedświąteczne przygotowania nie poszły na marne. Dzięki muminkom leśne ludki miały pierwsze prawdziwe święta. Muminki się cieszą radością i życiem muminki i tym, że im chmurki bieleją o świcie muminki. Że wszystko jest dobre i jasne jak błysk, że one kochają, że kochasz je ty, muminki. Muminki. Wersja polska, telewizyjne studia dźwięku. Reżyseria Andrzej Bogusz. Dialogi Marzena Kamińska. Dźwięk Paweł Gniado. Montaż Zofia Dmoch. Kierownik produkcji Dorota Filipek-Załęska. Piosenki z tekstem Andrzeja Tylko-Tylczyńskiego w opracowaniu Czesława Majewskiego śpiewał Wiktor Zborowski. Wystąpili Jerzy Zelnik, Jacek Kawalec, Janusz Bukowski, Maria Homerska, Barbara Bursztynowicz, Anna Wróblówna i inni. Muminki.